Ja się na tym nie znam, ja tylko to widzę z zewnątrz, tak? Ja widzę tylko te korki na drogach, widzę to, że ja się f***am, jak jadę gdzieś na przykład. I większość osób f***a się na rolników teraz. Patrzcie, tu stoją te traktory za grube miliony z Unii Europejskiej, z dofinansowania, oni narzekają. Jak to jest? Grube miliony tu stoją, a co wy, kuźwa? Na granicy codziennie przyjeżdżają wahadła ze zbożem, z pleśniałym, z kukurydzą. No przecież tego jest bardzo dużo i to wszystko można w internecie zobaczyć, bo w telewizji oczywiście tego nie zobaczymy. Dzielą nas pod względem każdym, bo jeden ma lepszy ciągnik, oczywiście. To gdzieś tam. To się napiętrza wśród społeczeństwa, żeby nas dzielić, żeby nas rozdzielać. My na to akurat nie pozwolimy. My naprawdę niekoniecznie dbamy o swój interes, tylko o interes swoich dzieci, swoich rodziców, sąsiadów, koleżanek, kolegów. Dzisiaj ja mam gospodarstwo około 100 hektarowe. Ktoś powie, że dużo. Porównać to do miejscowość Krzywiczyny. I chodzę jeszcze na etat do pracy. Pracuję na etat, 8 godzin robię na etacie w pracy. To, że my zastrajkujemy, bo świniom nie damy jeść, krów nie wydoimy, pojedziemy w pole, staniemy, napiszemy sobie tabliczkę strajk i nie będziemy pracować. Czy nam to coś da? Zapytaj się dzieci teraz, skąd się bierze mleko? Z Biedronki. Jesteśmy teraz w Wołczynie, w województwie opolskim, koło Kluczborka i dzisiaj mamy 19 lutego, jest ten strajk. Strajk rolników. Będziemy rozmawiać z rolnikami, dlaczego, po co i jak. Jak to naprawdę jest? Jestem tutaj z Szymonem, którego nie widziałem kupę lat i właśnie to rolnictwo tutaj nas znowu połączyło. I Szymon, powiedz naszym widzom, jesteś rolnikiem. Tak jest. Jakim rolnikiem? Opowiedz coś o twojej działalności. Jezu, no produkujemy żywność dla nas, dla wszystkich ludzi. Nawet na ziemi, można powiedzieć, w Europie. Bardzo denerwujemy się na te dziwne łady, które nam Unia Europejska wraz z naszym rządem, który nie do końca funkcjonuje. Napływa do nas bardzo dużo towaru z Ukrainy, który jest bardzo słabej jakości, bardzo niedobry towar. I wiecie, no nie o to w tym chodzi, żeby nas zaorać i zniszczyć, bo my produkujemy żywność dobrą, która jest bardzo dobra. A to, co przyjeżdża z Ukrainy, no widziałeś sam. Widziałem. Jak to wygląda, skreślałe zboże i tak dalej. Zła żywność z Ukrainy, dobra żywność z Polski, tak? No tak, bo wiesz, u nas są środki, które stosujemy, są dużo droższe i dużo bardziej, że tak powiem, zdrowe. Te na Ukrainie są w ogóle niestosowane, bo tam są agroholdingi, które się zajmują tym dystrybucją tego wszystkiego. Okay. I jest to bardzo niefajne. Nie? To dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że tam mogą, a tu nie można? No to trzeba zapytać. To trzeba się zapytać Unii Europejskiej. Czyli jeżeli ktoś nie jest w Unii, to może robić samowolkę? A to nie jest samowolka. To są środki, które zostały wycofane u nas jakiś czas temu ze względu na to, że są szkodliwe. Bardziej szkodliwe dla roślin i dla ludzi. No. Okay. I Unia narzuciła nam nowe, które musimy brać środki. Droższe. Unia nam narzuca jeszcze coś takiego jak te zielone łady, ugorowania. Te ugorowania 4%, czyli tak jak wiesz, tobie by powiedzieć... A to jest złe? No cudowne. Słuchaj, masz swoją firmę, masz swoją firmę i 4 dni w roku masz w ogóle nie używać tej firmy, ale masz płacić podatki. Ja to powiem lepsze samochody. Masz firmę, która zajmuje się transportem. Masz 100 tirów. Nie? Kupujesz, bierzesz leasing na 100 tirów, utrzymujesz tą firmę cały czas, ale 4 tiry mają cały rok stać na placu. Masz płacić za nie leasing, masz płacić pracownika, podatki, wszystko, ale nie możesz z nich korzystać. Czy to jest normalne? Nie jest to normalne, a to nie jest tak, że skoro Unia kiedyś coś dała, to Unia teraz coś wymaga? Dawid, to co Unia dała, czyli wiesz, te dofinansowanie kwoty netto, które mamy do tych pięknych traktorów, których się bardzo czepiłeś, co mnie bardzo oburzyło. Miało oburzyć. No tak. Gdyby mnie oburzyło, wiesz, to byśmy tu nie stali teraz, ale nie? Słuchaj, gdybyś zobaczył nasze dowody, co w nich jest wklepane, to byś widział, że to nie są dowody nasze, bo one są jeszcze banku, bo jest bardzo dużo, tak jak sam wspomniałeś, że to jest bardzo drogi sprzęt, a nie do końca jest zawsze nasz. Powiem ci tak, skoro potrafiłem negatywnie wzburzyć emocje w tobie, to może teraz pozytywnie właśnie zrobimy tak, żeby wyjaśnić to wszystko. Co tutaj macie jeszcze do powiedzenia? Bo ja się na tym nie znam, ja tylko to widzę z zewnątrz, tak? Ja widzę tylko te korki na drogach, widzę to, że ja się f***am, jak jadę gdzieś na przykład. I większość osób f***a się na rolników teraz. I jak to wytłumaczyć? Po co na przykład, dlaczego, po co dobrego rolnicy utrudniają życie zwykłemu Kowalskiemu, który na przykład jedzie do szkoły, jedzie do lekarza, albo na przykład czeka na termin u specjalisty przez rok i nie może się dostać w dane miejsce. To w jaki sposób rolnik ma strajkować, żeby zwrócić na siebie uwagę? Proszę mi odpowiedzieć. Jechać w te miejsca, gdzie dotrze ta informacja, bo to... Ja. No dobra, no to urzędy miasta, supermarkety,
duże miasta. Ale pan myśli, że jakbyśmy pojechali pod supermarket, zablokowali ludziom możliwość zakupienia chleba, to by byli zadowoleni? Tego to ja nie wiem, no ale my teraz nie jesteśmy zadowoleni. Znaczy inaczej, ja teraz nie mówię jako ja, tylko ja mówię jako ogół, jako zwykły Kowalski, bo... rolnicy, to, że my zastrajkujemy, bo świniom nie damy jeść, krów nie wydoimy, pojedziemy w pole, staniemy, napiszemy sobie tabliczka strajki, nie będziemy pracować. Czy nam to coś da? Nie. My, jako grupa rolnik, musimy strajkować w ten sposób, że trzeba utrudnić życie ludziom, żeby na to zwróciło uwagę państwo. W ten sposób. Tylko najgorsze... Zawsze tak było i to tak będzie. Ale czego oczekujecie? Co teraz? Strajkujecie. I czego oczekujecie? Jakie są oczekiwania? Nasze oczekiwania są takie, że przez to, że my strajkujemy, zwracamy uwagę na swój los władzom. Władze muszą coś zrobić, bo jeżeli władze nie zrobią, ogół ludzi będzie przeciwny tej w ogóle władzy. Jeżeli nas rolników nikt nie wysłucha. Bo wiesz, Dawid, jest coś takiego, że te drzewo genealogiczne, albo nie wiem jak to nazwać, łańcuszek pokarmowy jest tak naprawdę bardzo krótki. Bo dzisiaj myślimy sobie, że dobra, rolnicy wyszli na drogę, my się denerwujemy się. Bardzo, bardzo mocno wszyscy się wkurzają. No, no tak, wkurzają. Wy się wkurzacie i my się wkurzamy. Ale my się wkurzamy na te wszystkie obostrzenia, które Unia nam proponuje i daje i co w ogóle nie jest dobre. Denerwujemy się na nasz rząd, który nas ma totalnie w nosie. Zdecydowanie. Na granicy codziennie przyjeżdżają wahadła ze zbożem, z pleśniałym, z kukurydzą. No przecież tego jest bardzo dużo i to wszystko można w internecie zobaczyć, bo w telewizji oczywiście tego nie zobaczymy. To na pewno nie. I dlatego ludzie nie wiedzą. Ale czy tak realnie myślicie, że jest to do zrobienia, że... Żeby... Tak, bardzo proste. No to jak to, Szymon? Krótko. Dawid, bardzo prosto. Zablokować granice. Okej. Okay. To, że jest wojna na Ukrainie, to, że tam trzeba ludziom pomagać, okej, okay, jestem za tym, ale nie może być tak, że bez cła, bez niczego będzie zalewany produktami nasz kraj i on nie będzie mógł wtedy produkować, bo to jest zażynanie naszej gospodarki. Zdecydowanie. Nie może być tak, żeby Ukraina sprzedawała w Unii Europejskiej na warunkach Unii Europejskiej, a produkowała u siebie na swoich warunkach, na tych, które nie dotyczą rolników Unii Europejskiej. Tak nie może być. Jeżeli chcą u nas sprzedawać, niech produkują na warunkach takich, na jakich my produkujemy. Tak. Okay. Wtedy możemy rozmawiać na temat opłacalności. Okay. Nie może być tak, że my produkujemy na warunkach takich, jak nam narzuciła Unia, gdzie my nie możemy, musimy robić ugorowanie, musimy wprowadzać ten zielony ład. Ograniczać hodowlę. To tam też jest do tego, że ograniczać hodowlę, ale inne, czego część środków my nie możemy używać, a oni to wszystko omijają i produkują tanio. Tanio, a sprzedają w Unii Europejskiej na warunkach takich samych jak my. To nie będzie miało racji bytu nigdy. A każde państwo, które chce być państwem bezpiecznym, powinno dbać o to, żeby potrafić wyżywić rolników, żeby wyżywić swoich obywateli tym, co wyprodukuje u siebie, a nie tym, co zaimportuje. Okay. Na tym polega odpowiedzialność rządzących w państwie za obywateli. Na tym to polega. Rozumiem, dobra. Mam jeszcze pytanie. Jak oceniacie realnie szanse i kiedy to się może wydarzyć, że coś rząd podejmie, jakąś decyzję, że coś się wydarzy w tym temacie? To ja może powiem tak. My mamy taki apel do naszego premiera, bo na chwilę obecną, 15 października pan premier apelował do wszystkich o pomoc, żeby wszyscy poszli na wybory i tak dalej, i tak dalej. W chwili obecnej my, czyli polski rolnik, też mamy prośbę do pana premiera o to, żeby nas w końcu wysłuchał. Bo jeżeli on nas nie wysłucha, no to 4 lata szybko mijają. I za 4 lata my tej władzy podziękujemy. Okej, okay, czyli tak to wygląda tutaj. Kiedy zakończy się strajk? Czy jest jakieś zakończenie oficjalne strajku, czy będzie to trwało do usranej śmierci? Chciał pan dodać. Tak. Sprawa wygląda tak, że na pewno my przestaniemy strajkować, jeżeli Unia zmieni swoje decyzje. Czyli nasz komisarz Wojciechowski, który chwalił się przed wprowadzeniem polskiego, znaczy Zielonego Ładu, że w 90% to jest jego pomysł. No to teraz niech komisarz Wojciechowski się z tego wycofa. 90% swojego pomysłu. Bo teraz tak, 98. Wie pan, rolnik nie jest w stanie kupić pola za 60 tysięcy za hektar, nie? I zostawić to ugorem, niech to leży i wziąć 1000 zł dopłaty. Bo jaki to jest sens? To my na procenty nie zarobimy przy dzisiejszej inflacji i stopie procentowej. Przyjmijmy teraz taką wersję, że nic się nie wydarzy, nic się nie zmieni kompletnie. Jakie to będzie miało konsekwencje
dla ludzi, dla naszych dzieci, dla... Najpierw będą konsekwencje prozdrowotne, bo proszę zobaczyć, nawet zresztą, no prosty przykład. Chłopak, jeden z rolników nagrywa, co jest w wagonach z Ukrainy, jaki to jest syf, a później zostaje inwigilowany, musi wyjeżdżać z kraju, bo jest zastraszany przez inny naród. To w taki kierunku już idzie, tak? No, to jak my mamy żyć? No my jesteśmy u nas w Polsce, my dbamy nie tylko o siebie, bo słuchajcie, jeżeli... wiadomo, zboże musi mieć pewne warunki i tak dalej, żeby z tego zrobić mąkę. Jeżeli my zrobimy mąkę z syfu, no to z czego my jemy ten chleb? My naprawdę niekoniecznie dbamy o swój interes, tylko o interes swoich dzieci, swoich rodziców, sąsiadów, koleżanek, kolegów. Bo my to wszyscy jemy. Tego nikt inny nie zje, bo to już z Polski nie wyjedzie, tylko zostanie u nas i zostanie przez nas spożyte. A oprócz tego, że my to zjemy, stracimy zdrowie, to jeszcze my jako rolnicy tracimy ogromne pieniądze. Naprawdę ogromne pieniądze, bo w chwili obecnej, jeżeli my mamy wejść w nowy rok, jakby no, nowy rok, nowy sezon, czyli od wiosny startujemy nawozy, opryski i tak dalej, my już zaczynamy rok na minusie przy obecnych cenach. My nie będziemy w stanie zarobić na to, co teraz musimy włożyć. A jeżeli nie włożymy, to już nie będzie żadnej nadziei. Bo wtedy nie urośnie, ceny nie będzie i przychodzi komornik, będzie nam zabierał gospodarstwa rolne. No, a wtedy już się zrobi monopol. Jak się zrobi monopol, to wiesz, jak działa monopol. Wytłumacz nam. Czyli jakiś procent gospodarstw upadnie. Jak upadnie jakiś procent gospodarstw w Polsce, na to miejsce tą żywność, którą by wyprodukowano u nas w Polsce, wejdzie żywność zagranicy. A jak żywność zagranicy wejdzie, w tym będzie taki dysproporcja, że większość żywności będzie ściąganych z zagranicy, aniżeli wyprodukowany w Polsce, automatycznie ceny wtedy pójdą w górę i wtedy wszyscy odczujecie, co to znaczy mieć polskiego rolnika i polską żywność. Tak, bo tutaj, Dawid, jeszcze jest problem tego typu, że kierowcy ciężarówek się bardzo denerwują, złoszczą, ale oni też nie wiedzą o tym, znaczy wiedzą o tym, ale może jeszcze na razie ich to tak bardzo nie dotyka. Nie są świadomi. Nie są świadomi, że Ukraińcy, którzy przyjeżdżają i mają jechać sobie do portu z tym frachtem humanitarnym, czy jak to się nazywa? Zboże techniczne. Zboże techniczne, tak jest. I wiesz, i oni wjeżdżają w nasz kraj, tankują sobie paliwko na Ukrainie, nie wiem, koszt 2 zł. U nas mamy paliwo, czekaj, było obiecane, po ile teraz było obiecane? Kojarzyłeś coś teraz jakieś tam było? Na pewno było obiecywane, no. Było obiecywane, ale coś chyba nie pykło, nie? No, nie pyrtło to. No i wyobraź sobie, że taka ciężarówka wjeżdża do Polski i sobie opędza cały tutaj nasz ten kraj, robiąc parę frachtów, już niszcząc bardzo duże firmy transportowe. Okay, no czyli tak. Zaraz po nas będą firmy transportowe, które widzisz. No teraz się tam denerwują, ale nerwy są, dopóki jesteś kierowcą na etacie. Gorzej, jeżeli jesteś kierowcą już własnej firmy. Otóż to, i wtedy już jest, zaczyna się problem. Czyli, i ten łańcuszek będzie szedł. O to właśnie, czyli o tym łańcuszku chcę powiedzieć. Czyli to niesie cały szereg tutaj negatywnych konsekwencji. Dotyka nas rolników. No. Najpierw dotyka nas rolników, potem dotyka resztę, a na koniec będzie dotykał ciebie konsumenta. No tak, no, będę płacił 14 razy więcej niż dotychczas i każdy po prostu może no się tak, wypompować, nie? Ale jeszcze nie wiedząc, co będziesz jadł. Bo no właśnie. Na chwilę obecną mamy tą gwarancję, że ten towar jest był. Był, no tak. Był. Bo to, co jedzie dniami, nocami, wagonami, sorry. Mamy teraz 19 lutego 2024 roku. Czy rząd już jakieś informacje przekazał, czy... Nic. Nic. Czy jest cisza? Rząd ma ministra, który jeździ na te strajki i... No i pojechał sobie na strajki i... No i też wrócił z tych strajków, a nic nie zostało zrobione. Co się wydarzyło? No, straszna rzecz dla rolnictwa się wydarzyła. Widzimy tak, że korporacje z zachodnich holdingów, które są ulokowane na Ukrainie, produkują tam ogromne ilości zboża, które sobie nawet tutaj nie potrafimy wyobrazić. I jest to tutaj jakby przemycane, tak, do Polski. Kraj nasz jest zalewany i po prostu my tutaj nie mamy żadnych szans na konkurencję, ponieważ mamy drogą produkcję, tak, narzucane są nas różne normy, Zielony Ład. Po drugie, nie mamy takiej ilości gruntów, jakie tam są, a po drugie, no, jakość gleby, jaka jest tutaj, jaka jest tam. Moja babcia z dziadkiem przyjechali właśnie z Kresów Wschodnich tutaj 80 lat temu i mamy porównanie, jaka tam była klasa ziemi, jakie tam były rodzaje. Moja babcia tu przyjechała, do dzisiaj wspomina, przyjechali i znaleźli w stodole tutaj tak pozostawione po Niemcach jakieś białe kulki, mówi, i dopiero zobaczyli, co to jest nawóz. Że tutaj trzeba dać nawóz, żeby na tych naszych gruntach słabych tak coś urosło. Tam rosło bez nawozu. Był tylko nawóz naturalny, który wytworzył koń, krowa i tak dalej.
Dzisiaj ja mam gospodarstwo około 100 hektarowe. Ktoś powie, że dużo. Porównać to do miejscowość Krzywiczyny. I chodzę jeszcze na etat do pracy. Pracuję na etat, 8 godzin robię na etacie w pracy. I potem wracam do domu, przyjadę do domu, to jest jakaś 16:30 i zasuwam tutaj na gospodarstwie. Mam hodowlę, mam 30 sztuk bydła, jest jakieś 15 krów, mamek. Okay. I wie pan, z tego, z tej wołowiny, z tego wszystkiego nie da się też wyżyć, tak samo i z produkcji roślinnej. Czasem koledzy w pracy mówią: Piotrek, ty lepiej weź, zrób jakąś bramkę, wpuszczaj ludzi, niech zobaczą sobie dzieci krowę, byczka czy jakąś kurę. I więcej na tym zarobić niż na produkcji tej wołowiny. A u mnie krowa jest żywiona tylko sianem, sianokiszonką i z łąk takich naturalnych. Natura 2000, tutaj w Skałągach niedaleko mamy taki duży obszar, tam kosimy 20 hektarów łąk takich traw i tym żywimy te bydło. Chodzi sobie luzem, ma zagrodę, tak jest, dobrostan jest spełniony. I za chwilę nas tutaj tak samo wiedzie mięso, wiedzie wszystko i też nas wykończą i nie mamy szans na jakąkolwiek konkurencję. Nie ma szans, wiele norm różnych tutaj musimy spełniać. Tak, przychodzi weterynaria, to, tamto, agencja restrukturyzacji. Tak, musimy tutaj jakieś budować zbiorniki, tak, na nawozy naturalne. Mamy terminy, w jakich możemy to stosować. Ja nie słyszałem, żeby na Ukrainie musieli takie coś robić, tak? No i tak samo jest z produkcją roślinną. No, ona ogromną skalę tutaj wjeżdża to do nas, nie do naszego kraju. No nie wiem, na razie rząd tego nie chce ruszyć. Tak samo różne media, tak, jakieś takie internetowe portale typu Onet, jakieś WP. No nic, no nie ma na tym, jest jakiś tam... To my teraz to poruszamy. Jest jakiś czasem tylko informacja, że był strajk rolników, tego, ale co, jak dalej, nie, żeby to było na pierwszej tych wyświetlanych listach, nie jest, tak? Jakby to wszystko jest tak wyciszane, tłumione, jakbyśmy byli jakoś niepotrzebną grupą społeczeństwa. A rolnicy są bardzo potrzebni. No właśnie, nie, jeszcze widzimy, że trochę nas tutaj jeszcze zostało, tak? Tak. I nie patrzmy na to, że bo taki traktor stoi, bo taki. My potrzebujemy tych maszyn, musimy mieć maszyny niezawodne, tak? Ludzie też już nie jeżdżą w transporcie. Jakimiś starymi, tak, samochodami starami. Nam są maszyny potrzebne, niezawodne, żeby tą pracę szybko wykonać. Mamy do wykonania bardzo dużo pracy, tak? I patrzmy na to tak, żeby nasze rolnictwo, tak, są te ciągniki, żeby było silne, musimy być mocni, silni, musimy sobie dać radę, tak? A nie możemy tak dopuszczać do tego, żebyśmy byli odgórnie, tak, przez przepisy tam eurokratów, tutaj tłamszeni i jeszcze poprawi nasze rządy wewnętrzne i jest koniec, tak? Ja już tutaj nie chcę się obwiniać taką partię czy taką. Widzimy, co się dzieje. Był rząd tamten, popełnił pewne błędy. Wszedł nowy rząd, no za bardzo coś nie chce z tym zrobić, więc no kurczę, coś jest chyba nie tak, nie? Musimy się nauczyć szanować tego rolnika, tego chłopa. Bo myślmy teraz o tym, tak, mamy duże miasta, Warszawa, Wrocław, Kraków, tak? Pomyślmy teraz, ile ludzi z tych miast ma korzenie we wsi, tak? Warszawka zrujnowana była, nie było nic po wojnie. Ile ludzi najechało, tak, pochodzenia wiejskiego? Dzisiaj tam, nie wiem, urodziło się drugie pokolenie, dziadkowie pochodzą ze wsi. Miasta się rozrastały, chłonęły kolejne przecież miejscowości tak samo, nie? Ile wsi zostało okniętych przez miasto, nie? Niedaleko dzisiaj, Opolu na przykład. Tak, to Opolu, Wrocławiu, studiowałem w Wrocławiu rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym. Widziałem, jak to miasto się rozrasta. Skończyłem studia prawie 10 lat temu. Dzisiaj wjeżdżam i widzę, o ile się to miasto przesunęło, nie? Na tereny wiejskie wchodzi, tak? Też nie patrzmy... Tutaj każą nam ugorować, prawda, 4% gruntu. Popatrzmy na to, ile dzisiaj budowlanka zabiera gruntów rolnictwu. Nie trzeba ugorować 4%, żeby nie było nadprodukcji jakiejś żywności, jak ktoś tam opowiada w Unii Europejskiej, nie? Wystarczy to, jak się rozbudowujemy, nie? No, wydaje mi się, że świat trochę idzie w chory jakiś taki system, nie? Młodzi ludzie, którzy kończą studia w Wrocławiu, powiedzmy, daję przykład to miasto. Zobaczmy, ile muszą wydać dzisiaj za to mieszkanie. 17 tysięcy na metr kwadratowy, słyszę, Warszawa 19 tysięcy. Tego człowieka tylko będzie stać teraz na to, żeby wziąć kredyt na 30 lat. Kończy studia, mając 25 lat, bierze kredyt, po 30 latach spłaca kredyt, idzie w piach. I tylko mu starczy na ten kredyt, no i na tą żywność, którą chcą zrobić, żeby korporacje przechwyciły tą produkcję żywności. Nie tak tacy tutaj rolnicy jak my, tak? Są różni, którzy mają 10 hektarów, którzy mają 100 hektarów tutaj.
ale to my powinniśmy tą żywność produkować. My musimy być gwarancją tej zdrowej, dobrej żywności, tak? Nie wielkie korporacje tutaj, które się potworzyły za wschodnią granicą. Dzisiaj no, obwiniamy, wiadomo, mówimy, że to no, z Ukrainy, tak? Ale no, popatrzmy, kto tam ma tą ktoś ziemię, to pozwala nie? też na tak. to. Ja bym chciał ze swojej tej strony zaapelować do wszystkich Polaków, aby wspierali rolników i zawsze nas popierali, tak? Że robimy dobrą robotę i nie możemy się tutaj pozwolić, żeby kolejna grupa tutaj została zawodowa zlikwidowana, tak? Popatrzmy na górników, stoczniowców i tak dalej. Ile już takich grup nie ma, nie? My się nie możemy tutaj poddać. Apeluję do Polaków, żeby nas wspierali, żeby zawsze dali kciuk do góry i potrzebujemy tego wsparcia, nie? Bo dzisiaj jesteśmy tutaj, a za tydzień możemy być w Warszawie, możemy być również na granicy i nie odpuścimy. Patrzcie, tu stoją te traktory za grube miliony z Unii Europejskiej, z dofinansowania. Oni narzekają. Jak to jest? Grube miliony tu stoją. A co wy, kuźwa? To ja powiem w skrócie. To my teraz na pana przepiszemy te kredyty, żeby pan je spłacił, te traktory. Ja nie potrzebuję traktoru. Wy potrzebujecie. Ale teraz drugie pytanie. No. A widział pan teraz gdzieś tutaj Jelcza albo Stara na drodze? Ursusa. Ursusa widzę. Piękny. Jedzie. To jest piękny Ursus. Jadą. Firmy transportowe na chwilę obecną też nie jeżdżą Jelczami, nie jeżdżą Starami. No bo to by się im po prostu nie opłacało. To jak to rzeczywiście jest z tymi traktorami? Bo teraz pół żarty, pół sery na początku zarzuciłem. Jak to jest z tymi traktorami, z tymi pseudo-dofinansowaniami i grubymi milionami? Jest to tak naprawdę? Znaczy to jest tak. Przed dofinansowaniem no. ciągnik kosztował 200 tysięcy. Okay. Unia dała nam 50% dofinansowania, ale wartość tego ciągnika momentalnie w zakupie wzrosła do 300 tysięcy. Okej, okay, czyli damy wam, ale musimy też pompowanie, sztuczne pompowanie. I teraz na przykład, jeżeli w dalszym ciągu wracając do Ukrainy, tam nie mają żadnych norm, żadnych tych, nie ma AdBlue, nie ma filtra cząstek stałych, mają sprzęt dużo tańszy. Okay. Są w stanie taniej produkować. My przez te wszystkie normy unijne mamy sprzęt o wiele, wiele droższy. Mhm. Nie, a wiadomo, no, nikt teraz nie wyjedzie 30 czy poczciwą 60 na albo pole. Albo koniem najlepiej. Czy koniem, no. Wiadomo, człowiek by mógł nasiać trochę owsa i koń pójdzie, nie? Tak, tak. No. Ale mówię, nikt nie pojedzie 30-60, jeżeli ma tam 50-100 hektarów, bo nie jest w stanie się obrobić. Czyli im większy sprzęt. A no. prowadząc dalej taką politykę, jaką mamy, to jeszcze trochę, to gospodarz, który posiada 100 hektarów, będzie musiał iść do pracy, żeby zarobić na chleb. Proszę zobaczyć tylko na jedną rzecz. Jak weszły dofinansowania dla młodych rolników, na początku, gdy wyszliśmy do Unii Europejskiej, to było więcej chętnych, jak było pieniędzy do pozyskania. W chwili obecnej jest na odwrót. Coraz mniej młodych osób garnia się do rolnictwa, bo widzicie, jaka to jest ciężka praca, za którą nigdy nie wiadomo, ile się zarobi i czy się zarobi. To jest najgorsze. Słuchaj, wyszedł sobie poprzedni minister rolnictwa i powiedział, że mamy zboże trzymać, bo będzie fajnie, będzie drogo. No i żeśmy przytrzymali to zboże i to wszystko... Jest fajnie, ale nie jest drogo. Nie jest fajnie. To wszystko zostało u nas w magazynach, a ściągamy dalej z Ukrainy. Zboże jest tańsze niż w żniwa w zeszłym roku, jak w żniwo. Okay. W tej chwili. Czemu chleb nie tanieje, czemu bułki nie tanieją? No nic nie tanieje właśnie. No, no właśnie. Wszystko pędzi do góry, nie? Wszystko pędzi do góry. A w sumie od tamtego roku, od stycznia, zboże potaniało o 50%. Ale koszty produkcji... No, a koszty produkcji... Czekaj, koszty produkcji wzrosły o 50%. Albo 150. Nie, już mówię 50, bo jak kosztowało saletra 1000, to w tej chwili no, ale jeszcze teraz nie? musisz doliczyć. Ja już nie mówię, że wyprodukowaliśmy... Ale słuchaj, policz sobie czynsze dzierżawne, policz sobie podatek, który mamy do zapłaty, który jest też niewspółmiernie wysoki. 40 zł w stosunku do zeszłego roku do hektara podrożał, wzrósł podatek rolny. Do hektara 40 zł mamy zwiększoną kwotę podatku, gdzie cena zbóż automatycznie spadła o 50%. No to, Dawid, daj matematyka, żeby to obliczył, żeby było dobrze. Tylko się nie da, to trzeba w lewo, w prawo, tylko, to się nie da. Zboże wyprodukowaliśmy za nawozy, które kosztowały 4 plus tysiąca. Okay. Nie tak w tej chwili, że już spadły. Bo wiesz, wspominałeś o tych milionach, o tych traktorach. Miliardach, no. Miliardach, no stoi tutaj tych miliardów. Ale słuchaj, dla przykładu auto saletry kosztuje 100, 100 tysięcy. Ja mówiłem głosem Kowalski, wiesz o co chodzi. Teraz kosztuje 100. Wiesz o co chodzi. Tak. Bo my Kowalski nie znamy. Ale Kowalski tego też nie klei, że... Więc ja wypowiedziałem się jako Kowalski, który się wkurwia. A my teraz jesteśmy tutaj po to, żeby dowiedzieć się, dlaczego to się dzieje. Więc... Dobra, zjeżdżamy, tak? Już koniec imprezy? Nie, zjeżdżamy tylko na bok. Jak było kiedyś, jak jest teraz? Jak było kiedyś? Kiedyś wychowaliśmy się w PGR-ach. Gdzie
dzieciak wiedział, jak wygląda świnka od małego. Czym jest karmiona, jak jego odchody są utylizowane, bo widział to, bo się tam wychowywał. Wychowywał to znaczy, że miał przeważnie rodzica, który był albo zootechnikiem, albo pracował tam jako prosty człowiek. Ale z honorem był traktowany również równo, nieważne czy był rolnikiem, czy miał swoje, czy pracował u kogoś. To jest zasada. W tej chwili na naszych tak naprawdę terenach, jeżeli chcesz mieć świnkę, krówkę i tak dalej, kurki, co było kiedyś normalne, gąski inne, wszystkie rzeczy, to wiedziałeś, że możesz to wszystko hodować razem. Okay. Ludzie wiedzieli, co to znaczy i zbieranie się do, nie wiem, skubania gęsi i tak dalej. Weź teraz. Nie ma szans. No właśnie. Zanikły nawet takie podstawowe rzeczy, jak kiedyś, że mogliśmy się spotykać nawet na wioskach właśnie po takie rzeczy. Na skubanie proste. Pierza. Proszę? Na skubanie pierza. Chociażby. Tak? To tak, tak naprawdę. Ja to pamiętam jako dziecko. No. Ludzie się zbierali na wioskach nawet po to, żeby to było spotkanie, czy nawet kiedy były, zbieraliśmy ziemniaki. Mhm. Zbierałeś kiedyś ziemniaki? Oczywiście, że tak. No właśnie, my całe życie też. Więc jak to wyglądało? Szło się do sąsiada, na następny dzień szło się do drugiego sąsiada. Jeden drugiemu pomagał, rzeczywiście, tak było. A teraz wszyscy są porozdzielani. 100%. No właśnie. 100%. Dzielą nas pod względem każdym, bo jeden ma lepszy ciągnik, oczywiście, to gdzieś tam. To się napiętrza wśród społeczeństwa, żeby nas dzielić, żeby nas rozdzielać. My na to akurat nie pozwolimy. Ja jestem przedsiębiorcą, ale jestem jako dziecko wychowana na wiosce i moje korzenie zawsze będą w wiosce. I zawsze będę za rolnikami. Ja też jestem przedsiębiorcą, też wychowany na wiosce, no więc właśnie. Ja wiem, co to jest skubanie pierza, no wykopki ziemniaków i ogólnie praca na małym, i mini kiedyś gospodarstwie. Kiedyś to było normalne, że ktoś miał krowę, że, bo dla mleka, dla wszystkich innych, prawda, nabiałów, tak. To było normalne, że miałeś zdrowe masło, zdrową śmietanę. Zapytaj się dzieci teraz, skąd się bierze mleko? Z Biedronki. Pewnie, że z Biedronki. Rozumiecie, no, o co chodzi. Tak. No, to mamy problem. Bo teraz trzeba zakładać stowarzyszenia, żeby na przykład pójść na wioskę i pokazać ludziom, dzieciom przede wszystkim, jak wygląda krówka. Mała, duża, słuchajcie, teraz są alpaki, teraz są wszystkie inne rzeczy ważniejsze. Gdzie są nasze korzenie? No. To było w Polsce rzeczą naturalną. A teraz jest to nienaturalne? Nie, bo nawet nie wolno nam łączyć. Jeżeli masz krowę, to musisz w osobnym pomieszczeniu, osobno całkowicie, mieć świnkę. No nie ma to za chwilę, sensu. No właśnie. Za chwilę będzie tak, że będziemy sterylizować pomieszczenia w ogóle, żeby absolutnie zwierzęta nawet nie były gdzieś razem. Na wolnym wybiegu i tak dalej. Dla mnie to nie jest normalne. U nas są stadniny koni, u nas mają ludzie krowy i to naprawdę na bardzo dużą skalę, bo po 300 sztuk. Ale wszystko jest odizolowane, jedni z drugimi nie współpracują. To do czego to dochodzi? Do tego, że nas poróżniają. I to też tak nie może być. Stać? Co by się musiało stać, żeby było dobrze? Przede wszystkim, my musimy się zebrać razem. Nie mówię tylko o rolnikach, ale i transport, i hurt, wszystko tak naprawdę. My, no, jestem, tak jak powiedziałam, przedsiębiorcą i też za nimi stanę. Ja wezmę sobie flagi i pojadę moją Elką nauką jazdy i polecę z nimi razem, tak jak jechałam w Kluczborku. Bo nieważne dla mnie jest, dla kogo walczymy. Bo ja zawsze walczę o całość, dla dobra wszystkich. I to jest dla mnie najważniejsze. Więc to by było ważne. Co chciałabym przekazać jeszcze Polakom? Nam? Żebyśmy nie zapominali o korzeniach. Proszę was. Zacznijcie dzieciom mówić, co było kiedyś. Nie odizolowujcie ludzi starszych, którzy chcą im coś pokazać. Pozwólcie im babrać się w błocie, tak jak kiedyś było. Nie róbmy sterylizacji pod tym względem, że zaraz będzie chore, bo są bakterie, bo są coś tam. Bo jeżeli jajko jest jajkiem, to przepraszam bardzo, ale jest brudne, bo wychodzi wiadomo skąd. Jak jabłko spadnie z drzewa, to jemy. A to jedzmy, wytrzyjmy, tak jak tu przed chwilą dzieci, które przybiegły, to dla mnie to było naprawdę budujące. Przyszły dzieci i po prostu chwyciły 5-10 no, tak i pobiegły. Bo niedawno mieliśmy taki czas, gdzie wszystko musiało być sterylne, ręce, no i to tak zostało. I to no idzie, idzie w i to jest rozstrojenie. Kierunku. Ja też jestem, no idzie w tym kierunku. Ja jestem za tym, żeby nie było takiej sterylności, no bo jak człowiek ma się hartować i dlatego na ten temat można dużo rozmawiać. Bardzo. No dajcie też, na co wy o tym sądzicie, czy kumacie w ogóle, o co tutaj chodzi z tym wszystkim, bo tak? To są proste rzeczy. Może my zacznijmy od tych prostych, a potem będziemy budować nie wiadomo jak wielkie, jak ja to mówię. Ale od prostych rzeczy można rozpocząć. Nasza wizyta tutaj w Łuczynie na strajku dobiega końca. Widzieliście i słyszeliście, co nasi rolnicy mają do powiedzenia. Ja miałem na ten temat inne zdanie. Po rozmowie z nimi zmieniłem punkt widzenia. Bez naszych rolników nie damy rady. Jak słyszeliście również, media nie chcą o tym gadać, więc bardzo ważne jest to, abyście udostępniali ten materiał jak najdalej, w każdy możliwy sposób. Dajcie również znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Bardzo was proszę i wspierajcie rolników. Pozdrawiam.